Witam Was wspaniali ludzie na Kryptonowinkach, czyli na najlepszej porcji, najświeższych informacji ze świata krypto na polskim YouTubie. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, to tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Jednak na początku chciałbym Wam wszystkim pogratulować, ponieważ jeśli jeszcze jesteście na rynku i oglądacie te kryptonowinki, to znaczy, że przetrwaliście najgorszą bessę w historii na rynku kryptowalut. A mianowicie przetrwaliście upadek Luny, UST, FTX-a funduszu Three Arrows Capital, wycofanie BUSD z obiegu, a także depek na USDC i ataki SEC na rynek krypto. Także nagrodą za to powinny być wspaniałe zyski podczas nadchodzącej hossy i euforii na tym rynku. Dobra. Cena Bitcoina dzisiaj wynosi 27 235,13 dolarów i 13 centów po wzroście o 1% w ostatnich 24 godzinach. Natomiast cena Ethera wynosi 1687 dolarów i 85 centów po wzroście o 0,7% w ostatnich 24 godzinach. Jeżeli chodzi o najczęściej wyszukiwane, Monety na CoinGecko to jest to Evador, Bitcoin, Alpaca, Finance, e, Apecoin, FEG, ETH, -E No i tutaj jest po prostu jakiś e, niesamowity, wymyślony coin Harry Potter, Obama, Pacman, 8 INU. No ale co uwaga, tutaj ma ticker xrp także może dla zmyłki no ale ciekawe czy patrz, już jest na 510 miejscu w market capie, także no ciekawe czy to nie będzie następny jakiś mem czy następny coin który tutaj no szturmem wbije się do pierwszej setki no ale oczywiście wchodzenie w takiego coina jest ryzykowne no ale może zaowocować pewnie niezłymi zyskami jeżeli chodzi o CoinMarketCap, to najczęściej wyszukiwane monety, monety to jest PP, Chainlink, Bitcoin, Terra Classic, Origin, Protocol i Veracity. Indeks Firen Grid chyba od wczoraj się nie zmienił i wynosi 48 punktów. A nie, tu mamy podane, że wczoraj był 47 punktów, także cały czas tutaj jest na tym poziomie neutralny. Jeżeli chodzi o Kryptobomble, no to wow, mamy tutaj strasznie na zielono. No i zobaczcie, obudziła nam się Solana i Solana jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tokeny rosnące i rośnie o 13,7%. Na drugim miejscu jest GMX ze wzrostem o 9%, a na trzecim miejscu, czekajcie, niech spojrzę, jest tutaj STX ze wzrostem o 6,8%. Jeżeli chodzi o tokeny spadkowe, spadające, no to na pierwszym miejscu jest FXX, e, przepraszam FXS e, ze spadkiem o 2,7%, a nie, na pierwszym miejscu jest TONCOIN ze spadkiem o 3,4%, na drugim miejscu jest F, e, FXS ze spadkiem o 2,7%, no i na trzecim miejscu jest tutaj e, HT, czyli chyba Huobi token ze spadkiem o 0,9%. A teraz przechodzimy już sobie do wiadomości, i słuchajcie, zamknęliśmy wrzesień. Wszyscy oczekiwali, że wrzesień będzie spadkowy, tak? W historii był to miesiąc, który ma najwięcej spadków, ale jako trzeci miesiąc w historii na rynku kryptowalut zakończył się wrzesień wzrostowo i był to wzrost o 3,58%. No ale y, z reguły znowu, znowu październik jest y, y, miesiącem wzrostów. No ale jak tu widzimy, czają się również za, zagrożenia, no bo ponieważ, y, znaczy, ponieważ w październiku y, zaczynały się y, krachy. No i tutaj mamy, że właśnie w y, 1929 i w 1987 roku, y, w drugiej połowie października, właśnie y, zaczynały się te krachy, także no zobaczymy czy to będzie miało akurat miejsce w tym roku, czy też nie. Idziemy sobie dalej i widzimy, że Google Cloud dołączył do poligona jako walidator, no i tutaj stejkuje 10 tysięcy matików. No jest to taka generalnie tutaj pozytywna wiadomość dla rynku, chociaż no wiecie, jeżeli się takie firmy jak Google czy inne pchają do tego rynku, no to też może to być zagrożenie. Idziemy dalej i widzimy, że, a tu właśnie jest to, że pytanie, czy październik przyniesie wzrosty, jest oczekiwanie na tak zwany aptober, a to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, że tutaj właśnie jako trzeci wzrostowy wrzesień w historii się zakończył właśnie w tym roku. No i był to wzrost, a nie przepraszam, był to wzrost o 3,85%, a nie tak jak powiedziałem wcześniej 3,58%, także tutaj się pomyliłem. No i mamy oczekiwanie na ten aptober, czyli no, na y, y, wzrostowy październik. No i wiecie pytanie, czy będzie wzrostowy, czy też może krach. Tego nikt nie wie. No i zobaczymy już za y, 31 dni. Jak to się zakończyło z tym październikiem? Natomiast tutaj mamy takie małą uwagę, czy też zagrożenie, ponieważ dolar amerykański osiąga roczny szczyt, tutaj wybił się z tej tendencji spadkowej, przebił tą linię trendu spadkowego, no i teraz rośnie. Tutaj widzimy, jak po sznurku, jakbyśmy sobie poprowadzili linię tutaj trendu wzrostowego, no to idzie jak po sznurku do góry. No i pytanie jest tutaj, do ilu dojdzie, no bo to jest oczywiście zagrożenie, wiemy, że jak dolar się umacnia, no to z reguły rynek krypto nie ma się zbyt dobrze, z reguły traci, no i zobaczymy, czy właśnie on pójdzie do góry i tutaj aż będzie szedł do tego poziomu ostatniego szczytu na poziomie 114,8, obecnie jest coś na ponad 105, tutaj z hakiem, także zobaczymy jak to się tutaj rozstrzygnie właśnie na tym rynku, tak, bo gdyby tutaj rozpoczął korektę, tak, osłabianie się dolar, no to wtedy mógłby nastąpić tutaj wzrost na rynku krypto. Kolejną wiadomością jest taką, że Ethereum jest najczęściej atakowaną siecią w trzecim kwartale, czy też było najczęściej atakowaną siecią w trzecim kwartale 2023 roku, no, i okazuje się, że wielu hakom można było zapobiec. No, i to jest właśnie to co, te, te zagrożenie, które no pokazuje, że ten rynek krypto no nie będzie miał takiej, powiedzmy, bardzo szerokiej adopcji, ponieważ tutaj no jest to zagrożenie właśnie, że można mieć gdzieś pieniądze i można je stracić właśnie ze względu na haki. No, i tu widzimy, że w ciągu trzeciego kwartału najwięcej y, incydentów tutaj y, było na Ethereum, było to 16 razy, na BNB Chain 10 razy, Arbitrum 3 razy, na sieci Bitcoina 2 razy, no i na sieci Base 2 razy. No i tutaj analitycy firmy y, Beosin przekazali, że y, 14 z 22 projektów czyli tutaj ponad 60% udało się okraść, wykorzystując liczne luki w zabezpieczeniach ich smart kontraktów, no i to pokazuje, że w wielu przypadkach można było takich, takiej utracie środków zapobiec, gdyby firmy z tego rynku przykładały większą uwagę do kwestii odpowiedniej ochrony swoich protokołów. No a tutaj czekajcie, to o właśnie tutaj udało się właśnie hakerom okraść te protokoły na prawie 900 milionów dolarów. Czyli zobaczcie, prawie miliard dolarów w ciągu jednego kwartału sobie mogli przywłaszczyć z rynku krypto, także całkiem dochodowa działalność. W tym artykule mamy pytanie, czy to możliwe, by giełda HTX, dawniej Huobi, była niewypłacalna. No i pytanie, czy Huobi będzie kolejnym czarnym łabędziem na rynku kryptowalut ponieważ tutaj właśnie również e, był e, hak, czekajcie gdzie to jest, bo sobie nie zaznaczyłem, a jest. Tutaj był e, hak, e, który e, doprowadził do utraty prawie 5 tysięcy eterów o łącznej wartości 7,9 miliona dolarów. No i teraz jest tutaj fut o niewypłacalności giełdy, Na no, jak to się rozstrzygnie zobaczymy, chociaż no e, 8 milionów dolarów to nie jest znowu taką e, potężną kwotą, którą giełda nie, nie mogłaby sobie poradzić, chyba że coś tam więcej było, także no, zobaczymy jak to się, co dalej z tego będzie. Natomiast informację mamy taką, że Bitcoin wciąż trafia na giełdy, no i górnicy kontynuują wyprzedaż, no to przecież to jest nic dziwnego, no bo potrzebują środków na swoją działalność, ale tutaj mamy właśnie taką wypowiedź jednego właśnie, z przedstawicieli tutaj tych kopalń, który mówi, że mimo iż sprzedawaliśmy bitcoina na samym szczycie w pobliżu 60 tysięcy dolarów, to kolejne partie czekały na kolejny rajd, którego nie było, no i zmienili swoją strategię i sprzedajemy wydobyte bitcoiny codziennie, uśredniając koszty oraz przychody, dzięki czemu nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni od zmienności rynku, tak powiedział Will Roberts z Iris Energy. Kolejna ciekawa informacja jest tutaj y, oświadczenie Circle, który mówi, że stablecoiny nie są papierami wartościowymi. No i oni tutaj mówią, że y, właśnie w przypadku stablecoinów mających powiązanie z amerykańskim dolarem, inwestorzy nie nabywają ich po to, aby się wzbogacić. A z założenia kurs takiej kryptowaluty ma być utrzymywany w stosunku 1 do 1 do aktywa bazowego, No, i zdaniem Circle również tutaj, właśnie tego stablecoina nie można u, uważać za papier wartościowy, jeżeli nie, przeznaczeniem jest dokonywanie płatności, no bo w tym przypadku nie ma ona cech umowy inwestycyjnej. Z kolei, Brazylia wchodzi w nową erę. Tutaj, blockchain staje się dla nich codziennością niby wydźwięk taki pozytywny, bo tutaj, czekajcie, oni chcą stworzyć narodową kartę identyfikacyjną na blockchainie, no i tutaj y, każdy z obywateli tak będzie miał y, dokument tożsamości na blockchainie, no ale jednocześnie Brazylia kontynuuje pracę nad innym ambitnym projektem, czyli wprowadzeniem cyfrowej waluty tej banku centralnego, czyli CBDC, y, znaną teraz jako DREXT, no i y, y, oni oczekują, że system ten umożliwi firmom lepszy dostęp do kapitału dzięki procesowi tokenizacji. No ale tu zawsze istnieje właśnie ta y, te zagrożenie odnośnie y, kontroli, tak? No i na koniec zostawiłem taką bardzo ciekawą informację. Tutaj y, Don Alt właśnie mówi, że, krypto, że rynek kryptowalut prawdopodobnie rośnie, dlatego, że inwestorzy spodziewają się zatwierdzenia wielu funduszy futures opartych o Ethereum, no i on uważa, że ten katalizator nie jest wystarczająco silny, aby utrzymać ostatnie wzrosty na rynku kryptowalut, ponieważ znajdujemy się teraz pod oporem, który był testowany już dwukrotnie. Tutaj właśnie widzimy na tym rysunku, no i on sugeruje, że trzecie tutaj nieudane, jakby nieudana próba wyjścia tak powyżej ten opór może sprowadzić kurs właśnie Bitcoina znacząco w dół. No i dodatkowo tutaj stwierdza właśnie to, że kryptowalutowe produkty futures w przeszłości były bardzo niedźwiedź dla tego rynku, ponieważ gdy giełda Chicago Mercantile Exchange jako pierwsza wprowadziła handel kontraktami terminowymi na bitcoina w grudniu 2017 roku, no to w tym samym dniu bitcoin osiągnął rekordowy poziom 20 tysięcy dolarów, no i potem zaczęły się spadki. Chociaż ten produkt nie był typowym funduszem ETF na kontrakty futures na bitcoina, no to jego uruchomienie zbiegły się Zbiegło się w czasie z początkiem Bessy na rynku kryptowalut, no w wyniku którego Bitcoin spadł z 20 tysięcy do poziomu 3200 dolarów. Następnie w październiku 2021 roku dostawca ETF ProShares uruchomił pierwszy zatwierdzony przez SEC fundusz ETF na kontrakty terminowe na Bitcoina a miesiąc później Bitcoin odnotował rekordowy poziom około 69 tysięcy dolarów. No i jak wiemy, wtedy rozpoczęła się ta najdłuższa bessa w historii. Także to wszystko, co miałem do przekazania Wam dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na temat października, czy będzie spadkowy, czy może właśnie nadejdzie ten wielki krach, czy jednak... Nie, nie teraz, nie w tym roku. No i październik będzie wzrostowy. Także dziękuję Wam za wysłuchanie i do następnego odcinka trzymajcie się. Cześć!